Hej, YouTube, to znowu ja i dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o tym, co właśnie robię. A jest to challenge pod tytułem Rysunek w 10 sekund. I nagrywam to razem z Czkawką oraz Leną z kanału Blackworm Jeans. No, w sumie był to pomysł Leny. No i stwierdziłam, że dlaczego nie? Spróbuję. Zobaczę, co mi wyjdzie przez te 10 minut. No i powiem Wam tak, przez 10 minut ja nie jestem w stanie za dużo stworzyć, aczkolwiek coś mi tam wyszło, ale to jeszcze nie jest to, co ja bym chciała. No, ale nie jest źle. Jest spoko. Nie wyszło najgorzej. No, aktualnie widzicie, jak sobie swoimi super nowymi, wspaniałymi promarkerami rysuję, w sumie koloruję swoją cudowną różę. Tak, jest ona niebieska, ponieważ aktualnie mam tylko te odcienie i jeden taki jasno-zielony. Mam czarne, szare, no i w sumie to wszystko. No i kupiłam sobie nowy biały żelopis, bo mi się stary wypisał. No już jesteśmy w 9 sekundzie, widzicie, no kurde, co dam radę zrobić przez 10 sekund? Kolor i może obrys i trochę kropeczek. I to tyle. Aczkolwiek stwierdziłam, że ja tak sobie tego nie zostawię. Zrobię to do końca. No to zaczęłam się bawić żelopisem, no i porobiłam kropeczki, paseczki, no i myślę, że wyszło to spoko. No, wiecie, przez 10 minut to nie da się dużo zrobić, to nie jest bardzo dużo czasu, aczkolwiek nie mówię, że się nie da zrobić niczego, ponieważ sami widzieliście, że da się pokolorować i zrobić szkic. I wychodzi to nawet całkiem dobrze. No i w sumie podsumowanie. Fajnie mi się rysowało. Zadowolona jestem z tego, co zrobiłam. Ogólnie rysowanie promarkerami to jest po prostu miodzio, bajka i cudo. Tylko muszę się jeszcze trochę poduczyć blendować, ale to wszystko przyjdzie z czasem. No, a teraz to zapraszam Was na swojego Snapa, Instagrama oraz Facebooka. W sumie grupę na fejsie. Bardzo fajnie tam jest. Możecie wstawiać swoje rysunki. No, ogólnie co mogę Wam więcej powiedzieć? Trzymajcie się cieplutko, no i popatki.